raz pierwsze wideo. Nie chcemy zamęczać dzieciaków długą trasą. Chcieliśmy dalej płynąć do domu Marco Polo. Jak się nazywało? Nie pamiętam. Teraz. Na Korczule. Mieliśmy płynąć, ale potem byśmy zajechali dzieciaki, bo wracalibyśmy długo. Także uderzamy na Stary Grat, powoli wracamy do Splitu, tak naprawdę takie 3 dni bezpiecznego, spokojnego powrotu. Ale i tak będzie pięknie, zobaczycie, zresztą Stary Grat jest przepięknym miejscem. Kurs kompasowy 120, płyniemy na południe, za tą wyspą odbijamy, będziemy mieć akurat pół wiatr, mieliśmy docelowo płynąć tamtędy, ale wtedy byśmy musieli naginać tak jak teraz pod wiatr na silnikach, a tak to uderzymy sobie tam, podpalimy żagle i będzie kwaja. Jesteśmy z Marinero, czekamy na info, ma zadzwonić do właścicieli tych miejsc i jachtów, czy wracają na noc, jeśli będzie wolne, to zostaniemy z resztą ekipy. Nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, właśnie przypłynął kolejny jacht, kolejny katamaran tam płynie z tyłu, jeszcze jeden jacht dalej. No, może będziemy mieć trochę szczęścia i się we dwójkę tu zmieścimy, ale tamci będą musieli szukać gdzie indziej miejsca. No. Tak to bywa, w sezonie to jest w ogóle masakra, bo trzeba każde miejsce rezerwować, czasami nawet kilka dni wcześniej, bo jest po prostu dużo jachtów w sezonie. No, lipiec, sierpień jest mega, mega wymagający, jeśli chodzi o taką logistykę i rezerwowanie sobie miejsca na nocleg. Maj, wrzesień, troszeczkę puściej, a widzicie, i tak jest problem z miejscem. No nic, zobaczymy, jak to się rozwinie. Kolega pomagał cumować. Tak. Tak, pomagałem cumować, tak. Smacznego, kochani, i miłego dnia. W takich pięknych okolicznościach przyrody, ciap ciap. O, Krzysiu płynie. Krzysiu, kawusi? Kawusi? Proszę bardzo. Na zdrowie.
Skat jest tuż obok, 10 minut spacerkiem do Wisu. Port w Wisie kosztuje 1000, Skat 400, także... Jak ci się podobało na rejsie? Super. Szkoda, że już musimy teraz wracać. To co? Pożegnanko? Żółwik, beczka, paróweczka, piąteczka i dupeczka. Nie. Yeah. Jak było? Fantastycznie! Thank you.